Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Przy mikrofonie Krzysztof Niedzielan, a w studio witam gościa Mariusz Cygnar, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Już niedługo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, bo nazwa uczelni niebawem się zmieni, ale chciałem zacząć od tej sprawy najbardziej bieżącej, bo w tym tygodniu już tak oficjalnie nastąpiło takie otwarcie, czy przekazanie właśnie kluczy do nowego budynku Instytutu Ekonomicznego. Budynku, co istotne, którego uczelnia dotąd swojego w tym instytucie nie miała. Wydarzenie bardzo ważne, które odbyło się 20 czerwca, oficjalne przekazanie kluczy od wykonawcy firmy Erzbet, to dla jeszcze obecnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu bardzo dużo znaczy. Jedyny instytut, który nie miał własnych pomieszczeń, już od 1 października będzie mógł w pełni korzystać z nowego Instytutu Ekonomicznego. Cieszy nas też bardzo wizyta ministra edukacji i nauki, pana profesora Przemysława Czanka, który również brał udział w tym wydarzeniu. Myślę, że sam fakt budynku, który będzie mógł kształcić około 1000 studentów naszego Instytutu Ekonomicznego, w pełni wyposażony na miarę oczywiście czasów obecnych, będzie służył przede wszystkim studentom, ale również kadrze, która myślę powinna skorzystać z tego, co zostało dla nich przygotowane. Dotychczas Instytut Ekonomiczny korzystał, można powiedzieć, nie wiem czy to dobre słowo, z gościnności budynku Urzędu Marszałkowskiego, tak? W słynnym budynku Ciuciubabka Nowosądeckim od wielu lat mamy i mieliśmy, nadal mamy możliwość kształcenia. No, od 1 października zmieniamy lokum, natomiast jestem bardzo wdzięczny Urzędowi Marszałkowskiemu za to, że przez wiele, wiele lat mogliśmy tutaj naszym studentom i pracownikom zapewnić godne warunki studiowania. No, niestety będziemy musieli się rozstać, ale jestem przekonany, że Urząd Marszałkowski ma pewne plany na zagospodarowanie tego budynku, a my też mamy odpowiedni budynek, który zapewni godne warunki pracy i dla studiowania. Właśnie, co zmieni się w Instytucie Ekonomicznym po tej przeprowadzce? Oczywiście poza tym, że no, przypuszczam, będzie więcej miejsca niż dotychczas dla studentów, dla przede wszystkim powiększyliśmy budynek o archiwum, które było też niezbędne dla uczelni. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w głównej mierze zwiększyła się liczba sal, nie tylko wykładowych, ale sal ćwiczeniowych, sal laboratoryjnych, wyposażonych naprawdę w dobry sprzęt i oprogramowanie, które jest niezbędne do kształcenia przyszłych ekonomistów, przyszłych menadżerów. No, kwota niebagatelna, bo ponad 20 milionów, jaką uczelnia zainwestowała, to przede wszystkim środki własne, ale również pochodzące z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzięki nim mogliśmy tutaj przygotować tak warunki kształcenia dla studentów i pracowników, aby spełnić te wysokie standardy kształcenia. A dobrze wiemy, że kierunki o profilu praktycznym właśnie tego wymagają i ten bezpośredni kontakt ze studentem jest najważniejszy, bo aż 50% musi być realizowanych w ramach każdego z kierunków, który jest prowadzony w Instytucie Ekonomicznym. Który powstał w niecałe 2 lata, właściwie od jesieni 2020 roku, wtedy ruszyła ta budowa, więc i od jesieni tego roku już będzie użytkowane tak w 100% od rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Wspominał pan o wizycie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka przy okazji właśnie tego przekazania kluczy. Też jego wizyta wiązała się nie tylko z samym otwarciem, ale też przekazał pewne wsparcie tutaj z ministerstwa dla uczelni, to nieco ponad 8 milionów złotych. Na co to będzie wydane, czy już wiadomo? Duża niespodzianka ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki samego pana ministra, tak. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 8 milionów 25 tysięcy złotych. Jest to na utrzymanie i rozwój
i możliwość rozbudowy infrastruktury w zakresie dydaktyki. Te finanse są nam naprawdę niezbędne, ponieważ potrzebujemy tych środków, aby tutaj na bieżąco utrzymywać nie tylko Instytut Ekonomiczny, ale przecież w naszej ofercie jest aż 28 kierunków, w których zawiera się aż 6 instytutów. To na pewno zostanie przeznaczone na rozwój przede wszystkim infrastruktury, nie tylko dydaktycznej, ale również naukowo-badawczej. Mówię to dlatego, że otrzymując z dniem 1 października status Akademii Nauk Stosowanych, chcielibyśmy też nie tylko zajmować się dydaktyką, ale iść w obszar naukowo-badawczy, co już oczywiście realizujemy, ale tego typu działania niestety pociągają ze sobą bardzo duże środki finansowe i to na pewno będziemy chcieć przede wszystkim wykorzystać. Minister Czarnek bardzo zachęcał do otwierania w Polsce, ale też w Nowym Sączu kierunków lekarskich, medycznych. Czy to faktycznie jest kierunek, w którym chciałaby pójść już niedługo Akademia Nauk Stosowanych, teraz jeszcze PWSZ? Czy to jest realne i możliwe w Nowym Sączu? Nowelizacja ustawy pozwala takim uczelniom jak naszym, czyli publicznym uczelniom zawodowym, bo tak zdefiniowani jesteśmy z nazwy w ustawie, aby można otwierać kierunki lekarskie. One są uwarunkowane pewnymi kryteriami i należy spełnić pewne wymogi formalne. My jako uczelnia zawodowa w swojej strukturze posiadamy Instytut Zdrowia oraz monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Także jesteśmy dobrze przygotowani do kształcenia kierunków na tą chwilę okołomedycznych. Mówię o pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym. Niedalekiej przyszłości przygotowujemy się do otwarcia kierunku położnictwo, co też nie jest w jakiś sposób tajemnicą, że myśleliśmy od pewnego czasu, czy również kierunek lekarski mógłby funkcjonować w naszej uczelni. Czyli nie tylko tak, że przyjechał minister i od tego momentu tak, jest nie, taki pomysł. Nie, natomiast ja się cieszę, że minister tutaj kierując podczas swojej wypowiedzi nawiązał w swoich słowach do tego, aby również i nasza uczelnia starała się o tego typu kierunek, a jest on propagatorem tego, aby w uczelniach zawodowych tego typu kierunki powstawały. Na tą chwilę jestem w trakcie rozmów z Instytutem Zdrowia, z kierownictwem i intensywnie będziemy się zastanawiać, a w niedługim czasie prowadzić działania, jeżeli tutaj zdecydujemy o tym, aby wystąpić do ministra, aby utworzyć kierunek lekarski. Także wszystko rozstrzygnie się niebawem, na pewno w najbliższych 2-3 miesiącach. A minister mówił, że chętnie taki wniosek zaakceptuje, ale chciałem przejść jeszcze do kolejnego tematu. Już troszkę nawiązaliśmy do tego. W tym roku mamy 25-lecie działalności uczelni, no i przy tej okazji tak się złożyło, że zmiana nazwy uczelni. Od października będzie to Akademia Nauk Stosowanych, już od nowego roku akademickiego. Co to oznacza dla uczelni? Jakie to są zmiany? No, przede wszystkim ranga zwiększa się przede wszystkim. Już nie będziemy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, innymi słowy publiczną uczelnią zawodową, ale Akademią Nauk Stosowanych. Tutaj to słowo nauk jest dla nas bardzo istotne i to podkreśla również ustawa, ponieważ do tej pory większość działań uczelni zawodowych miała skupiać się przede wszystkim na dydaktyce. Tutaj idziemy trochę dalej, bym powiedział nawet znacznie dalej, ze względu na proces naukowo-badawczy, czyli zwiększenie i intensywność prowadzonych badań przez nie tylko pracowników naukowo-badawczych, a już nie tylko dydaktycznych, ale również angażowanie w to studentów. Ma to przełożenie przede wszystkim na ciekawe publikacje naukowe, nie tylko na arenie polskiej, ale na arenie międzynarodowej, co daje znowu kolejne profity o to, aby starać się o dofinansowanie w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki, co nas będzie już wtedy uprawniało.
Czy w związku z tymi zmianami widać może już jakieś większe zainteresowanie pod kątem rekrutacji, czy studenci, wiedząc, że to będzie już Akademia Nauk Stosowanych, jakoś chętniej chcą przyjść studiować do Nowego Sącza? Od dłuższego czasu już był taki przekaz w środowisku o tym, że uczelnia stara się być Akademią Nauk Stosowanych, bo wniosek już został wysłany początkiem tego roku kalendarzowego, więc informacja już była w przestrzeni publicznej. Z tego, co wiem, studenci bardzo dobrze przyjęli nową nazwę, która oczywiście również była w jakiś sposób w przestrzeni społeczności akademickiej i przedstawiona, i uchwałą Senatu jednogłośnie ta nazwa została ustalona. Miejmy nadzieję, że to przede wszystkim przyczyni się do większego zaangażowania pracowników, studentów, ale również przyciągnie tych młodych ludzi do tego, aby już przyjść do Akademii Nauk Stosowanych. Mówiliśmy na początku tej rozmowy o inwestycji, o dużej inwestycji, jakim był nowy budynek Instytutu Ekonomicznego. To właściwie już za nami, budynek jest, będzie działał już ze studentami i tak dalej od października, ale też szykuje się kolejna inwestycja, dość spora, myślę o Instytucie Pedagogicznym, tak? Tutaj też niebawem już ma się rozpocząć jego przebudowa, rozbudowa. Od dłuższego czasu prowadzimy szerokie działania nad właśnie rozbudową Instytutu Pedagogicznego. W chwili obecnej jest już przygotowana cała dokumentacja techniczno-budowlana i złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę do Urzędu Miasta. Czekamy na pozytywną decyzję dla nas. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku kalendarzowym, w ostatnim kwartale, będziemy mogli tą inwestycję rozpocząć. Budynek jest niezbędny, konieczny, ponieważ Instytut Pedagogiczny ma w swojej ofercie bardzo dużo kierunków i nowych, które będziemy oferować od tego i kolejnego roku akademickiego, więc myślę, że również pożytkiem dla studentów i dla pracowników, ale nie jest to jedyna inwestycja, o której myślimy, ponieważ już rozpoczęliśmy pracę nad koncepcją budynku w kampusie sportowo-dydaktycznym, który będzie miał służyć dla przywołanego wcześniej położnictwa, które mam nadzieję od 1 października, ale 2023 również będzie ofertą kształcenia w naszej uczelni. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. O tym wszystkim opowiadał Mariusz Cygnar, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, od jesieni Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu za uwagę. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.